Dobry wieczór Państwu. To jest wydanie specjalne na antenie Telewizji Republika. Jesteśmy z Państwem w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wiele wskazuje na to, że najbliższe godziny mogą być bardzo gorące. Szereg znaków na niebie i ziemi wskazuje na to, że może dojść do kolejnej fazy konfliktu między Izraelem a Hezbollahem, Hamasem czy Iranem. I pierwszym moim gościem, z którym będę rozmawiał na ten temat, jest redaktor naczelny Telewizji Republika i Gazety Polskiej, pan Tomasz Sakiewicz. Dzień dobry, panie redaktorze. Dobry wieczór, witam. Chciałbym, żeby był to dobry dzień, ale wiele wskazuje na to, że może być to wyjątkowo krwawy i rodzący ogromne konsekwencje ten dzień, który wstaje w tej chwili. To prawda, wiele sygnałów wskazuje na to, że to może być gorąca noc. Kolejne linie lotnicze odwołują loty na Bliski Wschód. Wiemy, że między innymi amerykański lotniskowiec Theodore Roosevelt zbliża się do cieśniny Ormus u wybrzeży Iranu. Co by oznaczało w tym momencie nasilenie tego konfliktu, który ma już miejsce na Bliskim Wschodzie? Po zabiciu kilku wojskowych związanych z atakiem, irańskich wojskowych związanych z atakiem na Izrael, Iran odpowiedział masowym wystrzeleniem rakiet i dronów. To było setki, jak nawet nie tysiące różnego typu pocisków powietrznych. One w większości zostały zniszczone i nie spowodowały większych strat w Izraelu, więc powtórzenie tej akcji nie ma większego sensu, bo już wiadomo, że te rakiety, które ma Iran i te drony, którymi dysponuje, nie są w stanie przebić się przez obronę Izraela, a w każdym razie zrobić większych szkód. I też Izrael ma wsparcie innych krajów arabskich, przynajmniej części z nich. W związku z tym, no, jeśli Iran chce podnieść stawkę, to niestety może być to coś dużo poważniejszego. Oby to nie była ta, która jest w broni masowego rażenia. No właśnie, w takim razie jak mógłby wyglądać taki atak? Wiemy, że zarówno Izrael nadwyrężył trochę swoje siły operacją w Strefie Gazy. Z drugiej strony Iran również od lat odcięty od technologii, wspierający zbrodniczą Rosję w napaści na Ukrainę, również nie wydaje się być gotowy do mierzenia się z Izraelem i sojusznikami Izraela. Jak to się stało, że właśnie w tym momencie dochodzi do tego zaognienia sytuacji? Autorytet ajatollahów irańskich trochę zaczął podupadać, no bo Izrael de facto miażdży organizacje współpracujące z Iranem. Zabicie przywódcy Hamasu w Iranie, zabicie irańskich wojskowych, skuteczne akcje, które zmniejszają potencjał bojowy Iranu, a jednocześnie zmniejszają możliwość agresji wobec Izraela, pokazują, że Iran jest trochę bezradny. No więc należy się obawiać, że w tej licytacji stawka będzie bardzo mocno podniesiona. Pytanie tylko, co zrobią i w jaki sposób. Wiemy, że wiele państw wzywa do ewakuacji zarówno z Izraela, jak i z Iranu. Są wstrzymane loty największych linii lotniczych. Widać to jako duże przygotowania do jakiegoś poważnego konfliktu militarnego. Pytanie, czy to będzie tylko próba akcji odwetowej, podobna jak tamta, która na nic nie dała. Tak? Ewidentnie Izrael sobie poradził z atakiem. Kilka rannych osób na pustyni to nie były straty, które można uznać za odwet i raczej ośmieszyły Iran. No więc teraz być może Iran sięgnie po coś dużo poważniejszego, a to by oznaczało nieprawdopodobną wręcz eskalację konfliktu. Nie wiemy, no bo znamy tylko zapowiedzi. Wysłanie natychmiast lotniskowca amerykańskiego do cieśniny Ormus świadczy o tym, że ta wojna może się rozszerzyć poza Iran i poza Izrael. Zaznaczę tylko, że teraz państwo na swoich ekranach widzą pogranicze izraelsko-libańskie. To jest to miejsce, w którym w ostatnich dniach było wyjątkowo gorąco. Rakiety wystrzelone przez Hezbollah z Libanu w kierunku Izraela latały tutaj niemal co noc. To ewentualnie właśnie w tym miejscu mogą rozegrać się gorące sceny w ciągu najbliższych godzin. Jak pan ocenia właśnie, jakie jest prawdopodobieństwo i co mogłoby oznaczać otwarcie w zasadzie drugiego frontu dla Izraela, które również w ostatnich miesiącach mierzy się z pewną
zmianą klimatu politycznego, prawda? Wiemy, że ta sytuacja w Strefie Gazy z jednej strony zmobilizowała część państw, sojuszników, które opowiedziały się zdecydowanie po stronie Izraela. Z drugiej strony coraz częściej słychać głosy, że Izrael nadużywa tego prawa odwetu, rewanżu za te zbrodnie Hamasu, których dopełnił się 7 października ubiegłego roku. No, oczywiście sceny, kiedy giną kobiety, dzieci, są przerażające i niedopuszczalne, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. No, Izrael żyje w takim poczuciu przerażenia przed kolejnym holokaustem, który chcą im niektóre kraje islamskie. No, Iran nie jest krajem arabskim, ale jest krajem o radykalnym islamie. Rzeczywiście Izrael i ze względów historycznych, i też na ogromną agresję części krajów islamskich reaguje bardzo ostro, co oczywiście rodzi też ofiary wśród cywilów. I ten widok nie służy Izraelowi, jest wykorzystywany przez wrogów Izraela. Natomiast w tej chwili pewnie jest mowa o jakimś bardzo skoordynowanym ataku z różnych stron, czy to z Libanu, czy to z Iranu, czy z niektórych krajów afrykańskich. No ale wiemy, że obrona Izraela sobie generalnie radzi z takimi zwykłymi środkami napadu powietrznego. No, wysłanie jakichś samolotów na Izrael, nawet przez Iran, by się skończyło tym, że te samoloty by pewnie nawet nie doleciały, a Iran by stracił swoje lotnictwo opierające się na jednak dużo starszych technologiach, nawet jeżeli to nie jest tylko i wyłącznie posowieckie czy rosyjskie, no to jednak Izrael ma wyraźną przewagę w tej sprawie. Więc jedyną taką takim środkiem, który oprócz skompilowanego ataku na różne sposoby na Izrael z różnych stron, no może być użycie którejś z rodzajów środków masowego rażenia, a tu odpowiedź może być rzeczywiście radykalna. Z drugiej strony, po tych zapowiedziach, które padły w Iranie, teraz jeżeli Iran nic nie zrobi, no to by się zupełnie władza ajatollahów ośmieszyła, więc pewnie czeka nas coś bardzo, bardzo gorącego i nie chcę tu źle wróżyć, bo wszystkie scenariusze, które mi przychodzą do głowy, są fatalne. Tymczasem docierają do nas kolejne sygnały świadczące o tym, że faktycznie gotuje się w tamtym rejonie świata. Stany Zjednoczone miały wysłać kolejny okręt w rejon Bliskiego Wschodu. Chodzi o okręt Abraham Lincoln, który kieruje się w tym momencie właśnie na ten obszar. Widzą teraz państwo na swoich ekranach informacje właśnie dotyczącą tej sprawy. Wrócę jeszcze do pana redaktora, bo tutaj jest i jeszcze jeden ciekawy wątek całej tej sprawy, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie, ewentualne zaognienie tego konfliktu, z pewnością przyciąga potężne zainteresowanie zarówno w Moskwie, jak i w Kijowie, co oznaczałoby rozniecenie tego konfliktu w tym momencie dla wojny na Ukrainie i dla rosyjskiej agresji. No, każdy konflikt na Bliskim Wschodzie oznacza radykalne podniesienie cen ropy i gazu. Oczywiście Rosja w takiej sytuacji zyskuje, no bo dostaje pieniądze i Rosja jest mocno zainteresowana. Po drugie, oznacza odciągnięcie Stanów Zjednoczonych od pomocy Ukrainie i to znowu Rosja zyskuje. Mamy też być może potencjalny konflikt w Ameryce Południowej wokół sfałszowanych wyborów, więc podpalają się kolejne ogniska na świecie. Mamy jakieś tam pomruki ze strony Chin dotyczące cieśniny tajwańskiej, więc każdy pożar dodatkowy do tego, co już się dzieje w Europie, bo przecież w Europie mamy wielką wojnę, której zginęły już setki tysięcy ludzi. My się może tego przyzwyczailiśmy, ale przecież mamy najgorszą wojnę II wojny światowej we wschodniej Europie. Więc teraz każdy dodatkowy konflikt może spowodować, że te pożary zleją się większe. I rzeczywiście no, grozi nam to, że ta proxy war, którą mieliśmy na Ukrainie, czyli zastępcza wojna światowa, zamieni się w wielką wojnę i oby do tego po prostu nie doszło, bo mówię, te wszystkie scenariusze, w których Iran zrobiłby cokolwiek skutecznie złego Izraelowi, no to są już w tej chwili bardzo, bardzo groźne scenariusze.
Z tej całej sytuacji, o której pan mówi, z tej układanki, układa nam się dosyć niepokojący obraz tego, co się w tym momencie może dziać na świecie. Wiemy, że ewentualne zaangażowanie dodatkowych sił Stanów Zjednoczonych właśnie w pomoc Izraela może oznaczać, że na którymś etapie tej pomocy może zabraknąć dla Ukrainy. Z drugiej strony wiemy, że jesteśmy teraz u progu wyborów w Stanach Zjednoczonych. Czy właśnie te czynniki mogą również grać i mogą być brane pod uwagę przez przywódców Hamasu czy Hezbollahu, planując ten atak, wiedząc, że być może teraz jest właśnie dobry moment do przeprowadzenia jakiejś zmasowanej akcji przeciwko Izraelowi? No, Stanami Zjednoczonymi rządzi prezydent, którego otoczenie uznało, że nie jest w stanie startować w wyborach, więc to oczywiście kusi. Skoro on nie daje rady nawet startować w wyborach, to znaczy, że może mieć większy problem z prowadzeniem wojny. Jest jego zastępczyni, która jest zaangażowana w kampanię wyborczą, która no, raczej nie zasłynęła z jakichś wielkich dokonań, więc mamy już w tej chwili rozproszenie uwagi i możliwe różne paroksyzmy, zarówno w kierunku wycofywania się z jakiejś pomocy, ale raczej w kierunku eskalacji, bo co będzie chciał Biden z Harris udowodnić, no, że potrafią być twardzi, że potrafią mocno zareagować. No ale to też oznacza, być może w jednym ze scenariuszy, gdyby Iran sprowokował Amerykanów, może też oznaczać, że Rosja straci dostawcę dronów na przykład, tak? Bo sporo tych dronów, które spada na Ukrainę, jest produkowanych w Iranie. No, jeżeli by Amerykanie zrównali z ziemią te fabryki dronów, co oczywiście też jest bardzo dużym wyeskalowaniem wojny, no ale na dłuższą metę mogłoby spowodować, że na Ukrainę tych dronów będzie spadać zdecydowanie mniej. Spływają do nas kolejne informacje. Dziennik Wall Street Journal, powołując się na irańskiego dyplomatę, poinformował, że Izrael przekroczył wszelkie czerwone linie, a nasza odpowiedź będzie zaskakująca i silna. Tutaj prawie z minuty na minutę, można powiedzieć, docierają do nas kolejne sygnały, które potwierdzają to, że rzeczywiście tej nocy wydarzy się coś wyjątkowego. Z drugiej strony należy cały czas pamiętać, że tutaj nic nadal nie jest przesądzone. Wiadomo, że na Bliskim Wschodzie bardzo ważne są różne gesty, symbole. Na pewno Iranowi zależy na tym, żeby z tej sytuacji, w której na terytorium Teheranu jest przeprowadzony atak na jednego z liderów Hamasu, żeby wyjść z twarzą z tej sytuacji. Czy pana zdaniem cały czas tutaj jest szansa właśnie na to, że dojdzie do jakiegoś takiego symbolicznego ataku, który pozwoli zaspokoić te oczekiwania rządze zemsty irańskiego społeczeństwa, czy w ogóle świata muzułmańskiego? Trzeba pamiętać, że Hamas jest organizacją terrorystyczną, a szef Hamasu był szefem organizacji terrorystycznej. Izrael miał jak oczywiście najświętsze prawo go zlikwidować. To nie to budzi wątpliwości światowej opinii publicznej, tylko przypadkowe ofiary wśród ludności cywilnej, kiedy trwa wojna, szczególnie z poukrywanymi gdzieś tam w podziemiach czy w szpitalach oddziałami Hamasu czy innych islamskich bojówek atakujących Izrael. No więc powiedzenie, że Izrael przekracza czerwone linie w momencie, kiedy oni hodują u siebie lidera Hamasu i Hamas, którego głównym celem jest zrównanie z ziemią Izraela, i który nie ma żadnych problemów, żeby wprost, tak, nie chcąc, nie w czasie działań, tylko wprost atakować ludność cywilną, no, świadczy o tym, że Iran w swojej retoryce, no, powiedziałbym, odbiega od rzeczywistości. Ale nie zmienia to faktu, że skuteczne zlikwidowanie szefa Hamasu przez Izrael bardzo osłabia autorytet i powagę, i tak już zachwiano ostatnimi wyborami ajatollahów. I oni będą chcieli pokazać, że potrafią twardo odpowiedzieć, czego oczekuje i ten ich radykalny elektorat. No ale twardo, no to wiemy już, że te środki napadu powietrznego, których użyli do tej pory, nie są skuteczne wobec Izraela, no więc jest kwestia tego, co wsadzą do środka. A to może być zupełnie fatalne. Ja nie do końca wiem, w jaki sposób miałby skutecznie w tej chwili Iran zrobić krzywdę Izraelowi, ale mówię, no te scenariusze, które są możliwe skutecznego zrobienia krzywdy, mrożą krew w żyłach. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za ten gorący komentarz. Naszym gościem był pan redaktor Tomasz Sakiewicz. Dziękuję bardzo.
jeszcze będziemy wracać do pana redaktora, a w tym momencie przypomnijmy krótko o sytuację na Bliskim Wschodzie w materiale Marcina Szewczaka. Dwa dni i dwa pogrzeby dwóch ważnych dowódców Hamasu i Hezbollahu zabitych przez izraelskie wojsko. To dwóch terrorystów mniej na świecie. Obaj byli odpowiedzialni za październikowy atak na Izrael, za porwania i gwałty na kobietach, za brutalne morderstwa mężczyzn i dzieci. Ale zlikwidowanie zamachowców nie oznacza, że na Bliskim Wschodzie zapanuje pokój. Oni są męczennikami i cały muzułmański świat pójdzie ich śladem. Nasze zwycięstwo nad wrogiem nadejdzie wkrótce. Terroryści z Hamasu i ich sprzymierzeńcy, których na Bliskim Wschodzie nie brakuje, zapowiadają, że Izrael odpowie nie tylko za ostatnie ataki, ale też za metodyczne niszczenie Strefy Gazy, gdzie liczba ofiar niemal przekroczyła 40 tysięcy, a rannych jest blisko 100 tysięcy. Licząc od 7 października i ataku na Izrael, codziennie odnotowujemy zabitych i rannych, także dzieci. Straty są po obu stronach konfliktu. Dlatego bliscy porwanych przez Hamas izraelskich zakładników są pełni obaw, zwłaszcza po tym, jak zabici zostali dowódcy terrorystów. Z jednej strony cieszymy się, że odpowiedzialni za te zbrodnie zostali ukarani, z drugiej boję się, że cenę zapłacą nasi przetrzymywani bliscy. Nie wiadomo, jak zareaguje Hamas. Izraelowi grozi nie tylko Hamas, ale też libański Hezbollah, którego lider nawołuje muzułmanów do zemsty. To może przekreślić i tak kruche nadzieje na pokój, które długie miesiące negocjowała m.in. amerykańska administracja. Jestem bardzo zaniepokojony tą sytuacją. Rozmawiamy bezpośrednio z premierem Netanyahu i polecamy rozmowy o zawieszeniu broni. Im szybciej, tym lepiej. Ale ani izraelski premier, ani żadne palestyńskie organizacje nie zamierzają zakończyć konfliktu przy negocjacyjnym stole. Zwłaszcza, że do tej gry o wpływy i panowanie w regionie włączają się kolejni gracze jak Iran, Liban czy Turcja. Jak poważna jest sytuacja, świadczą słowa Benjamina Netanyahu. Izrael jest gotowy na każdy scenariusz, na atak i na obronę. Odpłacimy każdemu, kto podniesie rękę na naszych ludzi. Zasada jest prosta. Ktokolwiek nas skrzywdzi, my skrzywdzimy jego. Eskalacja napięcia może tu doprowadzić do jeszcze większego rozlewu krwi, a w konsekwencji nawet do pełnoskalowej wojny. Marcin Szewczak, Telewizja Republika. A my kontynuujemy wydanie specjalne w Telewizji Republika. Moim kolejnym gościem jest Aleksander Wierzejski, szef działu zagranicznego Telewizji Republika. Witam, panie redaktorze. Dzień dobry. Witam również państwa. Kolejne sygnały wskazują na to, że faktycznie to może być gorąca noc na Bliskim Wschodzie. Czy w pana ocenie właśnie w ciągu najbliższych godzin będziemy świadkami eskalacji konfliktu, czy jeszcze tutaj nie wszystko jest oczywiste? Myślę, że nie wszystko jest oczywiste, że to Iran wybiera czas i miejsce ataku oraz sposób. I zrobią to, kiedy uznają za stosowne. Trudno nam wchodzić w głowy irańskiego przywództwa i zastanawiać się, kiedy mógłby być ten atak. No ale faktycznie przeglądając media, chociażby zaczniemy od mediów izraelskich, tam sytuacja jest alarmistyczna. Cytuję chociażby saudyjski kanał telewizyjny Al-Hadad, który mówi, że w Libanie i w Syrii jest najwyższy poziom gotowości, są po prostu alarmy. Amerykanie twierdzą, że ten atak będzie znacznie bardziej groźny w skutkach niż ten w kwietniu. Myśmy relacjonowali atak izraelskie, irańskie rakiety spadły na Izrael w kwietniu, ale większość z nich nie trafiła albo została wyłapana przez tą żelazną kupułę. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że Iran to był atak odwetowy, w odwecie za to, że na terenie Libanu zostali zabici irańscy generałowie, ale też stosunkowo niskiej rangi, więc ten atak był wymierzony tak, by pokazać zdecydowanie Iranu, że będzie bronił swoich ludzi, ale z drugiej strony nie wywołać ataku agresji na Iran, tak, że
uderzenia odwetowego. No i faktycznie tego uderzenia odwetowego nie było. Tam na Bliskim Wschodzie jednak bardzo dokładnie liczą siły i liczą możliwe efekty. Tutaj mamy do czynienia z atakiem, zresztą mówiliśmy już o tym na naszej antenie wielokrotnie, z taką dogłębną obrazą, tak? No, to jest Bliski Wschód, tutaj są prawa gościnności, no, gość w dom, Bóg w dom, również to obowiązuje w Iranie, a tutaj na terenie Iranu został zaatakowany przywódca Hamasu i zginął skutecznie. Czytamy również, że jest to, było to możliwe dzięki wykorzystaniu przez Izrael samolotów F-35, które po prostu ominęły irańskie zapory, irańską obronę przeciwlotniczą. No wyobraźmy sobie, no kraj, który szykuje się do wojny od 30 lat, który kupuje najnowszą broń od Rosjan i jest w bliskich relacjach, no chociażby te drony, które irańskie drony, które lecą na Ukrainę, to są produkowane w Iranie albo przy współudziale Irańczyków już na terenie Rosji. To jest jednak bliska współpraca wojskowa, no i nagle okazuje się, że nie może obronić stolicy w sytuacji, kiedy była tam inauguracja nowego prezydenta, kiedy było naprawdę sporo zagranicznych gości spośród krajów, na które Iranowi zależy. Więc podsumowując, rzeczywiście możemy się spodziewać zdecydowanej odpowiedzi, ale niekoniecznie dzisiaj, tej nocy. I z drugiej jednak strony, po informacjach dotyczących ruchów wojsk amerykańskich, przygotowań w samym Izraelu, tego, co dzieje się w krajach sąsiednich, no widzimy, że sytuacja jest napięta. Ja przypominam Państwu, że cały czas na Państwa ekranach znajduje się podgląd na żywo z granicy izraelsko-libańskiej. Docierają też do nas kolejne informacje o tym, co dzieje się w tym momencie na Bliskim Wschodzie. Mamy informacje o ataku na konwój transportujący broń i amunicję z Syrii do Libanu przez bojówki wspierane przez Iran. Do ataku na ten konwój miały przeprowadzić izraelskie siły zbrojne. Jak pan ocenia tę sytuację, która dzieje się w tym momencie? No my wiemy, że dotychczasowe próby ataku ze strony Iranu, ze strony Hezbollahu, Hamasu nie były skuteczne, jeżeli chodzi o atak na Izrael. Wiemy, że żelazna kopuła jest niezwykle skuteczną obroną. Pozostałe rakiety zwykle spadają, gdzieś rozbijają się na pustynię. Jeżeli ten atak rzeczywiście miałby być czymś wyjątkowym tej nocy, musiałby chyba polegać na czymś innym. No, ci, którzy śledzą wojnę na Ukrainie, widzą, że jest wiele sposobów ominięcia takiej obrony przeciwlotniczej. Jedną z nich jest nasycenie powietrza taką liczbą środków napadu, by obrona nie była w stanie ich wszystkich wyłapać. Rosjanie robią to w ten sposób, wykorzystują również irańską broń, że najpierw lecą rakiety cele, które po prostu nie mają sobie głowic bojowych, tylko po prostu lecą, wyłapują je w określona liczba środków przeciwlotniczych. Mamy stosunek tutaj kosztu, nie? Tu po jednej stronie jest powiedzmy cena X, a po drugiej stronie 10X taka rakieta. To są najnowsze albo bardzo dobre, bardzo nowoczesne pociski. No i dopiero kiedy te pociski przeciwlotnicze zostaną wystrzelone, wtedy lecą te rakiety, na które już mają celować rzeczywiste cele, a potem jeszcze kolejny wymysł rosyjskich bandytów na Ukrainie jest taki, żeby w miejsce, które zostało uderzone rakietą, 2-3 godziny później uderzyła kolejna, żeby zabić tych, którzy niosą pomoc rannym. Być może również tutaj będziemy mieć do czynienia z tego typu scenariuszem, jeśli on się oczywiście zrealizuje. Więc rzeczywiście ta izraelska ochrona, osłona przeciwlotnicza jest bardzo dobra, ale ona została przygotowana na rakiety dość prymitywne produkcji Hamasu, produkcji Hezbollahu, czyli proste rakiety, które mają określony tor lotu, nie lecą za wysoko i nie lecą zbyt szybko. Co będzie, jeśli te rakiety staną się, jeżeli będzie to atak bardziej zaawansowanymi środkami napadu powietrznego? No nie wiemy, liczymy, że również ten efekt da radę. No i mamy jeszcze społeczeństwo Izraela przyzwyczajone do ataków, przyzwyczajone do uciekania do schronów, przyzwyczajone do czekania, aż się skończy alarm bojowy i zaufania do swoich władz, bo tutaj też pod naszym kątem trzeba pamiętać, że mamy do czynienia ze społeczeństwem, które jest przygotowane do obrony. Tak prawie
każdy był w wojsku, prawie każdy wie i zna procedury bezpieczeństwa, one są wielokrotnie powtarzane. Wiadomo, że trzeba mieć wodę, wiadomo, że trzeba mieć suche jedzenie, wiadomo, że trzeba mieć jakiś zapas ubrań przygotowanych do wzięcia każdej chwili. No i wiadomo, oni wszyscy wiedzą, gdzie są ich schrony. Także jeśli jestem w jakimś miejscu, to się orientuję, gdzie tutaj trzeba będzie uciekać. I w tej sytuacji te straty mogą być o wiele mniejsze niż w przypadku ataków na Ukrainę. A ja chciałbym Państwu zaprezentować kolejny wpis, który pojawił się w mediach społecznościowych, konkretnie na platformie X. Jarosław Kociszewski, zajmujący się na co dzień sytuacją na Bliskim Wschodzie i w Izraelu, napisał: ależ zamieszanie i napięcie na Bliskim Wschodzie. Wygląda na to, że padła strona izraelskich portów lotniczych. Telewizja w Iranie zapowiada atak. Izraelczycy zbombardowali lotnisko na pograniczu syryjsko-libańskim, a ministrowie w rządzie Izraela dostali już wcześniej telefony satelitarne na wypadek wojny. Masa ludzi zastanawia się, czy to już. Myślę, że jak się zacznie, to nie będzie wątpliwości. To jest chyba, jak pan ocenia, najlepszy komentarz w stosunku co do tego, co się w tym momencie dzieje. No, coś się dzieje, są pewne sygnały, są jakieś ataki napięcia, do których dochodzi regularnie i bardzo często w tym rejonie świata, ale chyba to jeszcze nie jest ten moment. No, stwierdzenia typu jak się zacznie, to się zacznie są oczywiście bardzo mądre i samopotwierdzające się właśnie tautologię. My chcemy Państwu przedstawić jakiś obraz wydarzeń, który się rzeczywiście w tej chwili dzieje. Zastanowić się, co może się wydarzyć. Mówimy, że i społeczeństwo Izraela jest przygotowane na ten atak i oczekuje. To jest bardzo napięta noc w Izraelu. Również dotyczy to ludzi mieszkających w Syrii, w Libanie, czyli w miejscu, gdzie te rakiety mogą latać. No i tak samo Iran zamierza coś zrobić, zamierza jakoś pokazać, ale co pokaże, zobaczymy. Jeszcze jeden aspekt jest bardzo ważny tej sprawy, który nam chyba do tej pory umknął. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych mamy bezkrólewie. Urzędujący prezydent stwierdził, że nie jest zdolny prowadzić kampanii wyborczej i kolejnej kadencji. Wiceprezydentka pani Harris, jaka jest pani Harris, każdy widzi, ale w tej chwili zajmuje się bardziej kampanią wyborczą niż organizowaniem obrony, niż organizowaniem pomocy dla Izraela, zwłaszcza miała spotkanie w zeszłym tygodniu z Benjaminem Netanyahu i to spotkanie, łagodnie mówiąc, nie poszło dobrze. To nie jest tak, że ta obecna administracja demokratyczna jest przyjazna dla Izraela i zdecydowana bronić tego kraju. No, oczywiście ma tutaj swój wkład to, co wyrabiają wojska izraelskie w Gazie, ale z drugiej jednak strony to Izrael jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i ma też ogromne wpływy wewnątrz amerykańskiego establishmentu. No i myślę, że do stycznia mamy do czynienia z bezkrólewiem. Oficjalnie zaczęło się w lipcu, kiedy Joe Biden zrezygnował z kampanii wyborczej. I taki okres zwykle pozwala różnego rodzaju bandziorom na świecie skończyć swoje projekty albo je rozpocząć. Tak? Wtedy zwykle Rosja atakuje kolejny kraj, wtedy zwykle Iran albo Korea Południowa zaczyna wysyłać rakiety, o których mówi, że są rakietami atomowymi, albo dokonywać jakichś eksperymentalnych wybuchów gdzieś pod ziemią, żeby nastraszyć Koreę Południową. Tak samo Chiny, chociaż Chiny tutaj mają tą tradycję mówiącą taką o tym, że jeśli biją się dwa tygrysy, to siądź sobie za rzeką i poczekaj na efekt spotkania. No i mamy konflikt rosyjsko-ukraiński, mówi się, że proxy, czyli Zachodu i Rosji z Chinami, a Chiny siedzą sobie spokojnie i przyglądają się, co z tego wyjdzie. Tutaj Iran jest w tej samej grupie krajów, które starają się zbudować alternatywę dla porządku światowego. Ten porządek światowy powstał po II wojnie światowej. Mamy Organizację Narodów Zjednoczonych, mamy różne miejsca współpracy krajów po to, by uniknąć gorących konfliktów, żeby się można było dogadać. No, a to jest kwestionowane, chociażby ta zasada, że nie zmieniamy siłą granic w Europie po II wojnie światowej. No, Rosja, członek założyciel Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeszcze jako Związek Sowiecki, członek założyciel Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, złamała wszystkie paragrafy, które na ten temat
były i udaje, że w ogóle nie złamała, bo Ukraina nie jest państwem, więc oni sobie mogą wziąć co chcą, bo tak. Bo tak. Dziękuję bardzo za ten komentarz. To był Aleksander Wierzejski. Jeszcze będziemy wracać do rozmowy z panem redaktorem. A teraz wrócimy jeszcze do pana Tomasza Sakiewicza, który cały czas jest z nami na linii. Witam ponownie. Panie redaktorze, tutaj rozmawiając o Bliskim Wschodzie, mówimy o szeregu państw, o Izraelu, o Stanach Zjednoczonych, o Iranie. W tym rejonie świata jest jeszcze jeden ważny gracz, o którym dzisiaj nie wspomnieliśmy, czyli Turcja, która również angażuje się mocno w sytuację na Bliskim Wschodzie, chce być tutaj aktywnym graczem. Jaką rolę właśnie to państwo, w końcu natowskie, może odegrać w obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie? Turcja tutaj nawet wysyła ostatnio jakieś bardzo groźne pomruki swojego udziału, nawet być może jakieś operacje zaczepne wobec Izraela, co zszokowało obserwatorów. Wątpię, żeby Turcja chciała się aż na taką awanturę włączyć. Natomiast wyraźnie widać, że w świecie islamskim, tak szeroko pojętym, bo Turcja do tej pory no, nie prezentowała radykalnego islamu, trwa taka niebezpieczna rywalizacja, kto bardziej napręży muskuły wobec Izraela. No to jest po pierwsze fatalna wiadomość dla Izraela. Po drugie, to nie wróży utrzymaniu pokoju. Izrael korzysta z potężnego wsparcia Stanów Zjednoczonych, no ale właśnie jak wspomniał Oleg Wierzejski, mamy taki rodzaj bezkrólewia w Stanach Zjednoczonych i wiele państw może próbować testować się o bezkrólewie. Tym bardziej, że narastający chaos polityczny w różnych częściach świata może bardzo rozproszyć zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. No właśnie, a pana zdaniem mamy tutaj informacje o kolejnych przepływających okrętach wojennych Stanów Zjednoczonych na Bliski Wschód. To jest raczej takie danie sygnału, że Stany Zjednoczone cały czas chcą być aktywne, chcą być tym strażnikiem na Bliskim Wschodzie. Czy no właśnie, to odbierać raczej jako taki sygnał wysłany do Teheranu? Jeżeli tak, no to czego dokładnie to jest sygnał? No oczywiście, jeżeli się wysyła znaczne siły, a te siły już wyglądają na znaczne, które Amerykanie wysyłają, bo tam jest i grupa lotniskowców, znaczy grupa z jednym lotniskowcem i kolejne krążowniki, jeśli dobrze rozumiem te komunikaty, to jest to albo ostatnia próba uratowania pokoju, albo to jest próba jednak przygotowania wspólnej odpowiedzi Izraela i Stanów Zjednoczonych, być może też innych państw, bo też Wielka Brytania często się włącza takie bardziej otwarte konflikty, kiedy jest napad na Izrael. W każdym razie jest to być może próba też przygotowania odpowiedzi, która ma doprowadzić do tego, że Iran straci część zdolności do ataku na Izrael, ale też do wspierania Rosji. No, powtarzam, gdyby w ramach odpowiedzi na coś, czego jeszcze nie wiemy, jak ma wyglądać ten atak Iranu, Amerykanie zrównali z ziemią fabryki dronów w Iranie, to Rosja też by poważnie tym ucierpiała. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. My już będziemy przechodzić do naszego kolejnego rozmówcy. Dziękuję bardzo. A na linii jest profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Czy słyszymy się już, panie profesorze? Tak, słyszymy się. Dobry wieczór. No. Wydaje się, że jeszcze musimy chwilę poczekać na połączenie. Halo, halo, mam informację, że już powinniśmy się słyszeć. Tak, kłaniam się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie profesorze, rozmawiamy tutaj o tym, w jaki sposób może wyglądać ta odpowiedź Hezbollahu, Hamasu na ostatnie zamachy, na ostatnie ataki na ich liderów. Wiemy, że dotychczasowe ataki przy użyciu tych prymitywnych rakiet nie były zbyt skuteczne. Czy tutaj Iran ma jakiekolwiek pole manewru? W jaki sposób mogłoby odpowiedzieć na ostatnie ataki? To znaczy, powiem tak. Oczywiście Hamas w zasadzie pozbył się tych zaawansowanych rakiet i nie ma tego za dużo.
Natomiast no, Hezbollah bynajmniej nie ma niezaawansowanych środków przenoszenia. Hezbollah bez żadnego problemu zniszczył większość infrastruktury izraelskiej na granicy libańskiej, w tym bazy obserwacyjne, w tym część baz wojskowych. W ramach tych uderzeń pociskami kierowanymi on nawet podpinał sobie pod te pociski kamery, które relacjonowały to i potem montował z tego filmy. Potrafił i potrafi przerzucać drony obserwacyjne na teren Izraela. Więc jeżeli chodzi o Hezbollah, to potencjalna rzeczywista wymiana ciosów byłaby bardzo bolesna dla Izraela. Ale tak jak już mówiłem, ta wymiana ciosów między Izraelem a Hezbollahem trwa od pierwszego dnia konfliktu w Gazie. Ona skutkowała ewakuacją dziesiątków tysięcy mieszkańców tamtego obszaru, którzy nie mogą powrócić do swoich domów. Wiele z tych domów jest zniszczonych, wiele z tych obszarów w wyniku ostrzałów ze strony Hezbollahu spłonęło. Więc ta wymiana jest bardzo, bardzo aktywna. I tutaj, jeżeli by Iran rzeczywiście chciał użyć zasobów Hezbollahu, no to mielibyśmy do czynienia z czymś dużo groźniejszym niż ten atak Iranu, który widzieliśmy swego czasu, gdzie wypuścił tam drony, rakiety średniego zasięgu i tak dalej. Dlatego, że jest znacznie krótszy obszar do ataku, a sprzętu i wiedzy jest bardzo dużo. Tak więc ten konflikt Izraela z Hezbollahem, on byłby bardzo ciężki dla obu stron. Bardzo ciężki także dla Libanu, co przekładałoby się na sytuację Libańczyków z innych grup. Bo pamiętajmy, że no, Hezbollah to nie jest to całość Libanu. Mamy chrześcijan, którzy właśnie mieszkają na tych terenach, na których teraz te walki trwają, ale mamy także inne grupy. Poza tym mamy coraz większy problem z migracją syryjską, tymi ludźmi, którzy pouciekali. Ich też nikt nie chce tam. Hezbollah wręcz nawet wymyślił sobie, że on napompuje parę tysięcy pontonów i wszystkich tych Syryjczyków, którzy uciekli do Libanu, zapakuje na te pontony i wyśle w kierunku Europy. Więc takie pomysły też padały. I to tylko mówimy o Libanie, gdyby Iran zechciał go uruchomić. Pamiętajmy, że w tle mamy jeszcze Hutich cały czas. I także mamy to, co widzieliśmy dzisiaj, czyli jeszcze dodatkowy atak na jedno z lotnisk w okolicach Chin, gdzie zniszczono dostawy sprzętu i amunicji, które miały trafić dla Hezbollahu. Więc Iran będzie aktualnie ogłaszał, że natychmiast ukaże Izrael, bo nie ma innego wyjścia. No to jest tak problem tego wyjścia z twarzą. Natomiast czy rzeczywiście użyje znowu tych samych sposobów, jakie były? Myślę, że nie. Być może, że będą to tylko rakiety. Być może, że będzie to jakaś inna operacja kombinowana. Nie może za dużo tego użyć. Nie dlatego, że nie ma, ale dlatego, że to nie może zbytnio zniszczyć Izraela. I znowu to jest taki paradoks, że Iran musi pokazać siłę, a jednocześnie nie może zaryzykować otwartego konfliktu. Izrael dokładnie tak samo, bo nikt tam tak naprawdę nie chce, żeby to się wymknęło spod kontroli, bo nikt nie wie, jak to się skończy. Zarówno dla Izraela, jak i dla Iranu, dla państw Zatoki, dla inwestycji, które tam są chińskich, dla pieniędzy, które zainwestowały tam także inne państwa. Więc no, tu jest bardzo skomplikowana układanka.
Docierają do nas kolejne informacje dotyczące zaangażowania Stanów Zjednoczonych w bieżącą sytuację na Bliskim Wschodzie. Z jednej strony wiemy o przemieszczaniu kolejnych okrętów w tamten rejon. Z drugiej strony mamy tutaj komunikat Pentagonu dotyczący również dyplomatycznego zaangażowania w załagodzenie sytuacji. Czytamy w nim, że od 7 października Pentagon zaangażowany jest w ochronę interesów i personelu Stanów Zjednoczonych w regionie, a także podtrzymuje swoje zobowiązania sojusznicze wobec Izraela, a także nadal angażuje się w załagodzenie tej sytuacji. Wiemy, że Stany Zjednoczone na pewno nie chciałyby otwarcia kolejnego konfliktu, zresztą tego chyba nikt nie chce na Zachodzie. Jak pan skomentuje te informacje? Znaczy, Amerykanie zawsze byli obecni i rzeczywiście, kiedy tylko wybuchła wojna z Hamasem, Amerykanie skierowali najpierw jeden zespół lotniskowców, potem drugi zespół z lotniskowcem. Teraz, o ile dobrze się orientuję, to z powrotem do Zatoki Ormus wpływa zespół lotniskowy, który ma właśnie trochę ostudzić tą sytuację, tylko że to nie rozwiąże problem. I rzeczywiście Amerykanie mogą tutaj pokazywać pewną siłę, tylko Amerykanie też nie chcą za bardzo dawać takiego wsparcia dla Izraela na ślepo, ponieważ widzą, że zarówno to, co robi Netanyahu, jak i to, co robią ortodoksi prawicowi, nie służy także interesom amerykańskim bezpieczeństwa. Więc to jest tak, że z jednej strony te zobowiązania sojusznicze są ważne i one są wypełniane, a z drugiej no cały czas tutaj jest nacisk, żeby Izrael trochę już wziął się za rozmowy, czy wziął się za jakiekolwiek dyskusje dotyczące potencjalnego zawieszenia broni, dlatego że tak naprawdę Izrael już stracił twarz. To jest bardzo ważne, bo Izrael pokazał słabość. Izrael jest państwem, które nie jest w stanie zniszczyć Hamasu. Nie jest tak w stanie do końca kontrolować strefy Gazy, co jest sygnałem dla innych państw, że no, można tutaj próbować tą przewagę, czy tą symbolikę niezwyciężonego Izraela podważyć. Oczywiście stąd mamy te działania Hezbollahu, stąd mamy Putich, którzy potrafili wysłać rakiety i drony, które prawda uderzyły, niedawno ten dron, który uderzył niedaleko ambasady amerykańskiej w Tel Awiwie, bo to wszystko to są takie pokazy siły świata arabskiego. Także ten konflikt tlący się na granicy. I Amerykanie muszą tam być właśnie dlatego, żeby jedna i druga strona nie przesadziła. A przy okazji tak naprawdę muszą w razie takiego, powiedzmy, znowu uderzenia irańskiego, no muszą wesprzeć Izrael, ponieważ tak naprawdę Izrael poradził sobie wtedy z atakami tylko dlatego, że no, Amerykanie, Brytyjczycy, część państw Zatoki wzięło na siebie ten obowiązek zestrzelenia większości tych szachedów, które latały. Ale w międzyczasie mieliśmy jeszcze takie niewielkie problemy. Znowu jest ten konflikt z Jordanią. I teraz kluczem jest jedno, czy Amerykanie nadal mają tą koalicję, która pierwszy raz uspokoiła, że tak powiem, ten atak Iranu i pozwoliła Izraelowi większość tego wszystkiego zestrzelić, czy nie. No bo to jest jedyna opcja, żeby Iran mógł coś zrobić, ażeby Izrael nie musiał odpowiedzieć pełnoskalowo.
Panie profesorze, proszę wyjaśnić, dlaczego zlikwidowanie terrorysty, przywódcy Hamasu, Ismaila Haniyeha, jest tak ważne? Dlaczego tak rozsierdziło Iran? To znaczy, powiem tak, rozsierdził Iran sam fakt tego, że Izraelczycy przeprowadzili tą operację w Teheranie. To jest raz, w momencie, kiedy był pod opieką władz irańskich, pozostał zaproszony na inaugurację nowego prezydenta. I tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że agenci Mossadu zainstalowali bombę w miejscu, w którym przebywał, dużo, dużo wcześniej i odpalili ją zdalnie. Co oznacza, że najwyżsi przywódcy i cała ta ekipa miała lub ma kreta, przynajmniej jednego, a może i więcej, który doniósł o tym, gdzie może przebywać, w którym momencie, po to, by można było to wszystko przeprowadzić, co jest upokorzeniem dla władz w Teheranie, bardzo wielkim. I oczywiście Ismail Haniyeha jest tutaj symbolem, ale myślę, że bardziej upokorzeniem jest sam fakt wykonania tej akcji w tak ważnym dla Irańczyków momencie, bo to jest pokazanie, że Izrael jest w stanie na terenie Teheranu osobę będącą pod ochroną najwyższych władz irańskich bez problemu zlikwidować. To pokazuje jego siłę. Stąd ta wściekłość akurat Ruhollaha i całej ekipy, dlatego że tu musi być pokazanie, że tak nie można sobie pogrywać z Teheranem. Natomiast sam Haniyeha to jest osoba, która była biznesmenem, była szychą, jedną z wielu, jeżeli chodzi o Hezbollah i o Hamas, ale pamiętajmy o jednym, że to jest zlikwidowanie osoby, która teoretycznie mogła rozmawiać. Teraz pytanie, czy Izrael świadomie nie chce rozmów, czy też Izrael chce rozmawiać, ale symbolicznie każe tych wszystkich, którzy zaczęli z nim ten konflikt. Więc tutaj też zobaczymy bardzo ciekawą sytuację, kto i w jaki sposób będzie zdolny do prowadzenia negocjacji na przyszłość. Natomiast to będzie powodowało, że ta wojna na wyniszczenie, ona się za szybko nie skończy i tak naprawdę nie wiemy, czy namaszczony przez Irańczyków nowy, powiedzmy, oficjalny przywódca Hamasu, przecież tam jest całkiem spora grupa osób, będzie równie skuteczny. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ci ludzie, którzy są na emigracji, no pamiętajmy, że tutaj przede wszystkim dopadnięto tą część polityczną, która jest na emigracji. Ci ludzie, którzy przebywali swego czasu w Turcji, potem teraz przebywają między innymi w Doha i w paru innych miejscach. To są ludzie, którzy byli krezusami jak na tamte warunki. To są setki milionów, jeśli nie miliardy dolarów majątku, który posiadają, a który to majątek powstał między innymi za sprawą korzystania ze środków, które szły na odbudowę, czy rozbudowę, czy tworzenie normalnych warunków życia w Gazie. Oni z tego dobrze żyli, a mieszkańcy w wielu przypadkach byli zakładnikami. Teraz też zresztą widzimy to, że Hamas nie ma żadnych obiekcji w tym, aby zaatakować i porwać ciężarówki z pomocą humanitarną, żywnością i innymi rzeczami, które są potrzebne dla nich lub też które potem sam sprzedają. A teraz pokażemy Państwu kolejnego ciekawego tweeta.
Na Państwa ekranach za chwilę pokaże się iluminacja, która została wyświetlona na jednym z budynków w Dosze, stolicy Kataru, który uważany jest za jedno z państw sojuszniczych Stanów Zjednoczonych. Widać na nim wizerunek Ismaila Haniyeha, przywódcy Hamasu, zlikwidowanego w Teheranie kilka dni temu przez Izrael. Jak pan skomentuje takie obrazki? Bo to chyba jest dobry przykład tego właśnie, jak dużym wstrząsem, jak dużym wydarzeniem była ta akcja wymierzona w terrorystę. To znaczy, wszyscy się spodziewali, że kiedyś Izrael tych głównych ludzi dopadnie, bo tak naprawdę jednak Mossad, pomimo tych błędów, które popełnia, jest jedną z najlepszych służb specjalnych wywiadowczych na świecie. A więc to była kwestia miejsca. I stąd bardzo możliwe, że Izraelczycy specjalnie poczekali do takiego wydarzenia, specjalnie w taki sposób zlikwidowali przywódcę Hamasu, żeby pokazać właśnie te swoje długie ręce. Nie tylko, pamiętajmy, że nie tylko Doha, powiedzmy, pokazuje, jak ważny, czy też oddaje hołd Haniemu, bo Turcy tak samo tutaj mieli swoje interesy i Turcy też jasno wskazywali na to, że nie są z tego powodu zadowoleni. Natomiast no, z Katarem jest taka sytuacja skomplikowana, że z jednej strony rzeczywiście Katar jest jednym z sojuszników, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych, ale też pamiętajmy, że Emirat Kataru jest bardzo specyficznym miejscem. Emirat Kataru jest także rozsadnikiem dżihadyzmu, dlatego że Emir Kataru uważa się, że za jednego z najważniejszych przywódców wahhabickich, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. I on zawsze finansował różne ugrupowania terrorystyczne i nie krył się z tym nawet za bardzo. Więc tutaj ta symbolika no jest przede wszystkim do świata arabskiego. Tutaj zależy właśnie na tym, żeby ta dusza, to serce świata arabskiego, tej arabskiej ulicy było na przykład po stronie Emira Kataru, który tutaj walczy o to przywództwo dusz także z Saudami, nie ukrywając zresztą tego. Więc ja sądzę, że aktualnie po prostu jest to ten moment, kiedy można wykorzystać jeszcze śmierć lidera Hamasu do pokazania tej walki o to, kto najlepiej poprowadzi ulicę. Natomiast równie ważny był ten drugi atak, w którym zlikwidowano jednego z najważniejszych dowódców Hizbollahu, bo to pokazało właśnie tą skomplikowaną operację izraelską. I też Hizbollah przez kilka dni ukrywał tą informację o ataku, o śmierci jednego z tych swoich szefów operacji specjalnych. I teraz dopiero oficjalnie się przyznał, ale znowu nie widać tej chęci natychmiastowej akcji odwetowej, zasypania Izraela pociskami. Chociaż mieliśmy dzisiaj i wczoraj przynajmniej kilkadziesiąt rakiet, które na Izrael poleciały. Więc no, tu cały czas trwa ta taka gorąca część zimnej wojny pomiędzy poszczególnymi krajami, ale wszystko na takim poziomie, by właśnie nie dopuścić do eskalacji, a jednocześnie pokazać, że każdy prawda, działa, walczy, niszczy co trzeba i prawda, nie odpuści jeden drugiemu. Taki teatr
który na Bliskim Wschodzie jest bardzo charakterystyczny, bo on jest najważniejszy, to pokazanie tej siły, przywództwa, możliwości. Bardzo dziękuję za ten komentarz. To był profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo i życzę spokojnej nocy. A więcej o kontekście tego, co dzieje się w tym momencie na Bliskim Wschodzie, w materiale Marcina Szewczaka. Dwa dni i dwa pogrzeby dwóch ważnych dowódców Hamasu i Hezbollahu zabitych przez izraelskie wojsko. To dwóch terrorystów mniej na świecie. Obaj byli odpowiedzialni za październikowy atak na Izrael, za porwania i gwałty na kobietach, za brutalne morderstwa mężczyzn i dzieci. Ale zlikwidowanie zamachowców nie oznacza, że na Bliskim Wschodzie zapanuje pokój. Oni są męczennikami i cały muzułmański świat pójdzie ich śladem. Nasze zwycięstwo nad wrogiem nadejdzie wkrótce. Terroryści z Hamasu i ich sprzymierzeńcy, których na Bliskim Wschodzie nie brakuje, zapowiadają, że Izrael odpowie nie tylko za ostatnie ataki, ale też za metodyczne niszczenie Strefy Gazy, gdzie liczba ofiar niemal przekroczyła 40 tysięcy, a rannych jest blisko 100 tysięcy. Licząc od 7 października i ataku na Izrael, codziennie odnotowujemy zabitych i rannych, także dzieci. Straty są po obu stronach konfliktu. Dlatego bliscy porwanych przez Hamas izraelskich zakładników są pełni obaw, zwłaszcza po tym, jak zabici zostali dowódcy terrorystów. Z jednej strony cieszymy się, że odpowiedzialni za te zbrodnie zostali ukarani, z drugiej boję się, że cenę zapłacą nasi przetrzymywani bliscy. Nie wiadomo, jak zareaguje Hamas. Izraelowi grozi nie tylko Hamas, ale też libański Hezbollah, którego lider nawołuje muzułmanów do zemsty. To może przekreślić i tak kruche nadzieje na pokój, które długie miesiące negocjowała m.in. amerykańska administracja. Jestem bardzo zaniepokojony tą sytuacją. Rozmawiamy bezpośrednio z premierem Netanyahu i polecamy rozmowy o zawieszeniu broni. Im szybciej, tym lepiej. Ale ani izraelski premier, ani żadne palestyńskie organizacje nie zamierzają zakończyć konfliktu przy negocjacyjnym stole. Zwłaszcza, że do tej gry o wpływy i panowanie w regionie włączają się kolejni gracze jak Iran, Liban czy Turcja. Jak poważna jest sytuacja, świadczą słowa Benjamina Netanyahu. Izrael jest gotowy na każdy scenariusz, na atak i na obronę. Odpłacimy każdemu, kto podniesie rękę na naszych ludzi. Zasada jest prosta. Ktokolwiek nas skrzywdzi, my skrzywdzimy jego. Eskalacja napięcia może tu doprowadzić do jeszcze większego rozlewu krwi, a w konsekwencji nawet do pełnoskalowej wojny. Marcin Szewczak, Telewizja Republika. Trwa wydanie specjalne w Telewizji Republika. Cały czas ze mną w studio jest Aleksander Wierzejski. Komentujemy gorącą sytuację na Bliskim Wschodzie. Olku, chciałbym się ciebie podpytać jeszcze o ten Katar. Widzieliśmy tutaj ten symbol, tak, wyświetlonego terrorystę na jednym z biurowców. W jaki sposób ty to interpretujesz, jak odczytujesz rolę Kataru w tej całej sytuacji? Katar rzeczywiście jednoznacznie wspiera Palestyńczyków. Tam działało biuro spraw palestyńskich w Katarze i pytany o to premier Kataru Mohammed bin Abdul Rahman bin Yassin Al Thani. Ja sobie zapisałem, to nie tak, że pamiętam, mówił, że no po prostu oni wspierają działania wolnościowe, oni wspierają działania proislamskie, bo to ich zdaniem jest właśnie wolność i to jest normalne. Tak? Tutaj on nie widział jakiejś politycznego zaangażowania po stronie Hamasu jako ruchu terrorystycznego, ale bardziej jako ruchu społecznego. No, można z tym dyskutować. Pamiętajmy, że Katar jest w trudnej sytuacji. To jest kraj, który ma ogromny, jest taki mały półwysep w Zatoce Perskiej. Akurat w okolicy tego półwyspu i pod nim są ogromne zasoby gazu ziemnego. Eksport roczny tego gazu to jest bodajże 50 milionów ton, a chcą go zwiększyć do 80 milionów ton. My kupujemy z Kataru około 1 do 2 milionów ton rocznie, więc nawet nie jesteśmy jednym z największych europejskich klientów. Największym europejskim klientem jest Wielka Brytania, potem Włochy i Belgia. I to są kraje, które najbardziej korzystają. Większymi klientami są Korea Południowa, Japonia, Indonezja i dalej dopiero Chiny. Więc to są jakby skale zainteresowania
Kataru i to są ich interesy, tak one wyglądają. Nie? I teraz można zadać pytanie, a ile gazu kupią od Katarczyków Palestyńczycy? No niewiele, prawda? Więc to wsparcie ma taki element moralny. Ten pogrzeb, po którym widzieliśmy tego lidera zabitego w Teheranie, był właśnie w Dosze, był tam w największym wahabickim meczecie, też w środku miasta, duża taka konstrukcja monumentalna, można powiedzieć. No ale znowu i Irańczycy, i Persowie, i mieszkańcy Kataru, Arabowie, są wyznawcami Mahometa, czyli muzułmanami, ale Persowie to są szyici, mają swoją własną wersję tej religii, a intensywnie wspierany ten wahabicki, czyli taki dosłownie z VII wieku, w bardzo ostrej formie islam, to jest kwestia Arabii Saudyjskiej i Kataru, gdzie jest też również pewna konkurencja. Więc umiejętność grania na wielu fortepianach jest... Tak, powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo dla nas, jako Polaków, interesujący jest rozwój współpracy z Katarem, jeśli chodzi o inwestycje. Polska chce zaprosić katarski fundusz, to jest chyba jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie, do nas. I na początku lipca mieliśmy wizytę szejk Tamim bin Hamad Al Thani, emir Kataru, czyli jakby głowa państwa, przyjechał do Polski i rozmawiał tutaj z prezydentem Andrzejem Dudą, rozpatrując możliwości inwestycyjne w Polsce. No, więc pamiętajmy, że te wydarzenia bliskowschodnie dotyczą również nas i oczywiście no, my jesteśmy po stronie pokoju. Tak? My nie chcemy, żeby tam ludzie byli zabijani, my nie chcemy, żeby tam dochodziło do jakiejś orgii, gdzie żołnierze jednej bądź drugiej strony strzelają do cywilów i uprzejmie prosimy obie strony, żeby się uspokoiła. W międzyczasie z niepokojem obserwujemy wzrost napięcia. Dziękuję za ten komentarz. A z nami cały czas jest profesor Daniel Boćkowski. Dobry wieczór, panie profesorze. Kłaniam się, jestem, słucham. Cały czas tutaj pojawiają się różne kolejne wątki dotyczące tej sytuacji. Proszę wyjaśnić nam sytuację Iranu. Wiemy, że jest to jeden z głównych dostawców dronów do Rosji, których Rosja używa do ataków na Ukrainę. Jak ta sytuacja wpływa na pozycję międzynarodową Iranu i jak ta relacja z Rosją właśnie przekłada się, wpływa na to, co dzieje się w tym momencie na Bliskim Wschodzie? Och, to jest bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja, dlatego że to nawet nie chodzi o same drony. Rzeczywiście Irańczycy dostarczyli na samym początku dużą ilość szahedów, a potem jeszcze pomagali stworzyć infrastrukturę, która jest niezbędna do tego, by szahedy montować na terenie Federacji Rosyjskiej. W różnej formie one są realizowane albo ze zwykłymi silnikami tłukowymi, albo są takie próby także impulsowych silników rakietowych, co trochę przypomina V1 z czasów II wojny światowej. No ale faktem jest, że Irańczycy dostarczali technologię, ale oni też w zamian za to dostawali technologię od Federacji Rosyjskiej. Liczyli na to, że dostaną myśliwce najnowszej generacji. Na razie wygląda na to, że nic z tego nie będzie, bo po prostu Rosjanie nie mają jak dostarczać tego, na co czekają z kolei Irańczycy. Irańczycy skorzystali na przykład na wymianie, jeżeli chodzi o technologię, także i o doświadczenia ze strony Korei Północnej. Tu była taka swoista wymiana koncepcji technologii i rzeczy ukradzionych wcześniej, między innymi przez Koreańczyków. Koreańczycy byli zainteresowani szahidami, w zamian za co mieli się za wsparciem Federacji Rosyjskiej dzielić doświadczeniami, jeżeli chodzi o konstrukcję silników rakietowych. Pamiętajmy, że Iranowi bardzo też zależy na nowoczesnych rakietach balistycznych. Rozwijają je i to też jest jeden z produktów, który trafił do Federacji Rosyjskiej. Nie tylko szahedy tam trafiły.
Dziś wiemy, że także Koreańczycy coś przerzucają, nie tylko amunicję, ale też różnego rodzaju sprzęt. Więc to połączenie Iranu z Rosją gospodarczo-militarne jest dosyć mocne. Rzeczywiście Rosja tutaj też stara się, aby bardzo mocno być obecną za sprawą Iranu. Tutaj trochę jest konfliktów, bo pamiętajmy, że Rosja ma swoje interesy w Syrii. One są nie do końca zbieżne z interesami irańskimi. Rosja także chciałaby, żeby w jakiś sposób Iran pomógł jej w handlu węglowodorami, co jest trochę kłopotliwe też dla Iranu, bo on wolałby sprzedawać swoje. Ta wymiana też odbywa się, jeżeli chodzi o dane wywiadowcze, o inne techniki. Więc Iran jest, siła Iranu, czy też możliwości Iranu opierają się także na tej właśnie dobrej współpracy z Rosją, bo Iran chce, kontestuje właściwie ten układ sił, który jest. Rosja korzysta z tego, żeby jeszcze wciągnąć w to Chiny. Chiny mają swoje interesy na terenie Iranu. Pamiętajmy, że w pewnym momencie Chiny doprowadziły do porozumienia pomiędzy Iranem a Saudami, co było bardzo mocno komentowane. Niewiele z tego zostało porozumienia, no ale to była też taka koncepcja, by przy okazji tych wszystkich działań rozmontować porozumienia abrahamowe, które jeszcze były za czasów Trumpa. Iran jest w stanie zyskać sporo na tej współpracy z Federacją Rosyjską, dlatego że Federacja Rosyjska jest zdesperowana aktualnie w zupełnie inny sposób wywiązywać się z wzajemnych zobowiązań. Bo wcześniej Iran liczył na wiele rzeczy i Rosjanie traktowali tą wymianę, tę obietnicę tak trochę po macoszemu. Teraz rzeczywiście Irańczycy mają bardzo duże pieniądze z racji dostarczania tego sprzętu. To jest zastrzyk bardzo ważny. Przy okazji pamiętajmy też, że testują tą całą swoją infrastrukturę i testują także cały ten system dronów w wersji bojowej. To jest bardzo ważne dla każdego producenta broni, szczególnie kiedy bardzo często robi się to wszystko z tak zwanego podwójnego zastosowania rzeczy. No my też tutaj mieliśmy ostatnio problem, no bo pompy paliwowe niewielkie do tych silników okazało się, że są z Polski. Więc no tu też widać, jak to wszystko jest ze sobą bardzo mocno połączone. Zarysował pan taką orbitę państw współpracujących ze sobą, Iranu, Rosji, Koreę Północną pan wymienił, Chiny. Czy często mówi się o tej koalicji, o zbiorze tych państw jako właśnie takiej koalicji antyzachodniej? Czy właśnie można mówić o tym, że ta koalicja zaangażowała się, angażuje się w wojnę z Izraelem, czy to jest kolejny wymiar jakiejś rywalizacji z Zachodem, czy na przykład tutaj interesy i postawa Chin jest nieco odmienna od tego, czego chciałaby Rosja czy Iran? Oczywiście, to jest tak. Ta grupa państw jest zainteresowana kontestowaniem porządku światowego, który jest. I to jest klucz. Każde z tych państw ma swoje interesy na swoim obszarze. Iran chciałby trochę innego układu sił na Bliskim Wschodzie i rzeczywiście stworzenia i zbudowania i wzmocnienia tego szyickiego półksiężyca, czyli państw, które w taki czy inny sposób są przez Iran kontrolowane lub wspierane. I tutaj nie tylko chodzi o te państwa, znaczy o te organizacje, które są terrorystyczne, czyli Hutich, Hamas, Hezbollah, ale też Iranowi zależało na tym właśnie, żeby kontrolować tutaj i sytuację w Syrii,
i sytuację w Iraku, i sytuację w Libanie. To jest bardzo skomplikowana gra, więc widać wyraźnie, iż Persom zależy na takim układzie. Rosja chce kontestować swój obszar, czyli obszar Europy i Azji. Tutaj także Chiny chcą kontestować tą hegemonię Stanów Zjednoczonych, ale z zupełnie innego powodu. A Koreańczycy korzystają z tego wszystkiego. Po pierwsze, licząc na tą technologię dronową, bo Rosjanie w pewnym momencie zastanawiali się, żeby fabryki dronów przenieść do Korei Północnej, bo tam jest taniej. Wtedy Koreańczycy dostaliby tą technologię, między innymi prawdopodobnie szachidów, co bardzo by im pomogło, dlatego że zmieniłoby układ sił na Półwyspie Koreańskim, jeżeli chodzi o możliwości ostrzału. Natomiast przy okazji Kim kontakty z Rosją traktuje jako sposób na wyrwanie się z chińskiej dominacji. Więc to też nie jest znowu tak, że te wszystkie państwa grają na siebie. Na pewno wszystkie chcą skorzystać maksymalnie na tym całym bałaganie i na tym, co się dzieje także na Bliskim Wschodzie. I Izrael rzeczywiście tutaj jest teraz w takiej sytuacji no, trochę bez wyjścia. On się zagnał sam właściwie w kąt i naprawdę nie ma pomysłu, co z tym zrobić, dlatego że tak naprawdę ten konflikt dziś jest już konfliktem, w którym liczą się przede wszystkim interesy wewnętrzne, najbardziej tych skrajnych, ortodoksyjnych partii, które Netanyahu wciągnął do rządzenia, żeby się utrzymać i których zakładnikiem teraz się stał. A tym grupom nie zależy na jakimkolwiek skończeniu wojny, wręcz odwrotnie, im raczej bardziej zależałoby na jakiejś takiej eksterminacji Palestyńczyków na tyle, żeby już nie zagrażali tej wizji Izraela. To jest takim wzorcem tylko i wyłącznie do tego, żeby ta wojna w Gazie, ta wojna na Bliskim Wschodzie Izraela nigdy się nie skończyła, tylko że koszty, jakie ponosi Izrael, są gigantyczne. I pamiętajmy, że tutaj możemy spokojnie spojrzeć na te koszty Izraela, tak jak na koszty wymiany tych ciosów między Ukrainą a Rosją. Jeden i drugi kraj ogromne pieniądze poświęca na wojnę. Ma także bardzo duże straty, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie. Izrael spakował gigantyczne pieniądze w tą wojnę. Stracił dużo sprzętu, stracił dużo osób. Nigdy takich strat nie poniósł chyba. Mało tego, tak naprawdę doprowadziło to do odciągnięcia masy ludzi od pracy, od budowy PKB. Izrael pod tym względem też osłabł, ma ogromną wewnętrzną migrację. No więc ta wojna nie idzie tak, jakby chciał, a to jest plusem dla Rosji, która w ten sposób może destabilizować sytuację także wewnątrz. Pamiętajmy, że Izrael to jest ponad milion migrantów, Żydów, którzy wyemigrowali ze Związku Radzieckiego, a później z Federacji Rosyjskiej i którzy są rosyjskojęzyczni nadal i dosyć podatni na rosyjską propagandę, która jest w taki czy inny sposób sączona. Bardzo dziękuję za ten komentarz, profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. A my wracamy teraz do rozmowy z Aleksandrem Wierzejskim, który cały czas jest z nami. Oczywiście pan profesor słusznie stwierdził, że to jest kwestia, ta wojna, czy te zmagania, których jesteśmy świadkiem, to jest próba podważenia porządku światowego i z tym samym mamy do czynienia na Ukrainie. Przecież Rosji nie chodzi o osiągnięcie jakiejś linii terytorialnej, o przejęcie jakiegoś obwodu, czy dojście do chociażby Dniepru. Tak? Chodzi o całkowitą likwidację Ukrainy po to, by zmienić ten kraj w satelitę Rosji i
zakwestionować porządek światowy, powiedzieć zachodnim mocarstwom, a teraz, drodzy zachodni przyjaciele, raz jeszcze to wszystko układamy i to nie będzie tak, że Rosja, która poniosła klęskę w zimnej wojnie, będzie cały czas na gorszej pozycji. No, obiektywnie rzecz biorąc, Rosja traci. Rosja traci 600 tysięcy młodych mężczyzn, to jest przecież ogromna strata nawet dla tego kraju. Rosja traci ogromne pieniądze na zbrojenia, przecież te pieniądze wydawane potem po prostu są niszczone. Wreszcie Rosja traci również szanse rozwojowe. No, wszyscy wiemy, że Rosja jest krajem, który ma ogromne bogactwa, ma ogromne możliwości, rosyjskie rolnictwo chociażby. W ciągu ostatnich 15 lat odbudowało swoją potęgę. Rosja została eksporterem zboża, coś co było ostatnio aktualne przed I wojną światową. Więc mogłaby być ogromnie bogatym krajem, ale nie. Wydaje pieniądze na zbrojenia, wydaje pieniądze na agresję. I elementem tej agresji jest oczywiście również działanie Iranu, Iranu w Izraelu, Iranu na Bliskim Wschodzie. I tutaj głównym narzędziem jest oczywiście Hezbollah. Nie ma żadnego porównania między Hamasem a Hezbollahem. Z punktu widzenia Hezbollahu, organizacji, która jest jednocześnie organizacją zbrojną, tak naprawdę armią, z drugiej strony organizacją społeczną, funduje szkoły, stypendia, przedszkola, ubezpieczenia społeczne i tak dalej. No z trzeciej z organizacją islamistyczną, która promuje islam. Ale co ciekawe, no, nie na przykład wobec chrześcijan w Libanie. Tak? Tam te wyznania żyją obok siebie i nie ma jakichś wielkiego nacisku na islamizację tych ludzi, którzy tam od... No pamiętajmy, islam jest, przyszedł na Bliski Wschód 700 lat po chrześcijaństwie, tak? Także to... No dobrze, w każdym razie mamy do czynienia z elementem, kolejną odsłoną światowego konfliktu. Pierwszą tą odsłoną był oczywiście atak Rosji na Gruzję, potem atak i zabór Krymu. No i teraz Ukraina i teraz kolejną częścią jest Izrael. A to, co się dzieje w Izraelu, i to też warto powiedzieć, no nikłe poparcie władz. Tam jest pół na pół, równiutko. I obecny rząd ma cały czas do czynienia z wielkimi demonstracjami na ulicy ludzi, którzy domagają się, żeby oni sobie wreszcie poszli i zaczęli realizować swoje obietnice, chociażby takie, by uzyskać czy odbić od Hamasu zakładników. A wracając jeszcze raz do takiej szerokiej perspektywy tego, co dzieje się w tym momencie na Bliskim Wschodzie. Od czasów czy ataku na Gruzję, aneksji Krymu wyrósł duży hegemon, tak, na arenie światowej. Może hegemon, ktoś, kto rzuca wyzwanie Stanom Zjednoczonym. Mowa oczywiście o Chinach. Jakie interesy Chiny mają na Bliskim Wschodzie? Wiadomo, że oni muszą konkurować w tym miejscu o wpływy ze Stanami Zjednoczonymi. Z drugiej strony wydaje się, że to nie jest takie proste i oczywiste w przypadku Chin, które do tej pory chyba angażowały się w łagodzenie tej sytuacji. Jak ty oceniasz tę sytuację? Chiny nie są krajem, moim zdaniem, tak na podstawie lektur i takiej mojej oceny, nie są krajem zaangażowanym, czy które chcą w tej chwili wojny. Rozbudowują oczywiście armię, prężą muskuły, ale to najprawdopodobniej nie przełoży się na rzucenie wyzwania chociażby Stanom Zjednoczonym i zaatakowania Tajwanu. Tutaj musiałoby dojść do jakiegoś znacznego osłabienia Stanów Zjednoczonych, chociaż tak jak mówiliśmy na początku i to, o czym mówił sam pan profesor, ten okres bezkrólewia w Stanach Zjednoczonych może być taką okazją do działania. Chiny chcą, budują te pasy transportowe dla swojej gospodarki, to jest gospodarka eksportowa. Widzimy w tej chwili eksport i duży nacisk na eksport chińskich samochodów, które dorównują jakością samochodom europejskim, a sprzedawane są znacznie poniżej cen, które możemy tutaj oferować w Europie. I to jest widoczne również w krajach Bliskiego Wschodu, aczkolwiek tam kwestia ceny, przynajmniej w tych najbardziej bogatych krajach, no nie ma wielkiego znaczenia, bo liczy się marka, liczy się prestiż, a tutaj Chińczycy jeszcze mają dużo do zrobienia. Jeśli chodzi o dostęp do surowców, to wydaje mi się, że ten nacisk na elektryfikację transportu jest bezpośrednio związany z wielkimi wzrostami cen ropy naftowej na początku lat 2000, kiedy to naprawdę ona się podwajała tam w ciągu roku albo dwóch.
I wtedy Chińczycy uznali, że nie może być tak, żeby produkty ich, czy owoce pracy ich przemysłu, ich robotników szły do szejków, którzy będą sobie za to kupować złote jachty. Stąd mamy samochody elektryczne, które nie potrzebują ewidentnie biorąc ropy naftowej. Ale ten okres, to miejsce jest bardzo ważne. To jest jedno z najbogatszych miejsc świata. To jest miejsce, gdzie rzeczywiście koncentruje się w tej chwili bogactwo. Chińczycy chcą tam być, Chińczycy chcą tam dostarczać swoje produkty, swoje technologie, technologie łącznościowe, technologie przerobu i tak dalej, i tak dalej. I kwestia wojny na Bliskim Wschodzie myślę, że przeszkadza wszystkim poważnym graczom na świecie, oprócz Rosji. Rosja na chaosie na świecie korzysta. No, ciekawe, co w tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, jak chce się pozycjonować Turcja, o której już wspominaliśmy. Wiemy, że zabójstwo lidera Hamasu doprowadziło do bardzo zdecydowanej reakcji Turcji. Zapowiedziała zajęcie Izraela. Ale to jest... Na placówkach dyplomatycznych została opuszczona flaga Turcji do połowy masztu, również w Izraelu. No, to są takie jednoznaczne, widzimy to teraz na ekranach. To są takie jednoznaczne sygnały świadczące o jednoznacznej pozycji Turcji wobec Izraela, która zdecydowanie odcina się od tego, co właśnie robi Netanyahu. To jest też ciekawe, bo jeszcze dwie dekady temu była silna oś Izrael-Turcja, przyjaźń, oba kraje były zachodnie, Turcja jest członkiem NATO, aspirowała do Unii Europejskiej, no i wydawało się, że można tutaj robić wspólne interesy. Turcja jest krajem oczywiście muzułmańskim, jest potężnym krajem, jeśli chodzi o armię, to jest najpotężniejsza armia na Bliskim Wschodzie i moim zdaniem najlepiej zorganizowana, najbardziej sprawna, nawet w porównaniu z armią Iranu. I chce odgrywać rolę przywódcy krajów, przywódcy regionu. No, w tym celu musi grać razem z nastrojami ludu. Nastroje ludu na Bliskim Wschodzie są antyizraelskie, nastroje są antyamerykańskie również i stąd w te sentymenty uderza Turcja, stąd ta retoryka, która nam wydaje się przesadna. Turcja akurat daje kolejne karty do gry w sytuacji, w której musi rozbudowywać swoje wpływy w dawnym obszarze otomańskim. Pamiętajmy, to wszystko jeszcze 200-300 lat temu była Turcja. Wszystkie kraje, gdzie powiewał półksiężyc, podlegały praktycznie bądź teoretycznie władzy sułtana, który był w Konstantynopolu czy w Stambule. No, w tej chwili sułtana nie ma, ale rozgrywka o duszę krajów arabskich jest, chociaż pamiętajmy, że Turcy nie są Arabami. Tak? Turcy mówią językiem tureckim i ten ruch młodoturecki, ruch, który na przykład odciął ten kraj od alfabetu. Tak? Mamy alfabet łaciński, na całym świecie arabskim jest alfabet arabski, więc przeciętny Turek, jeśli się nie nauczy tego alfabetu, to nie będzie w stanie przeczytać tego, co tam jest napisane w krajach arabskich. Więc pytanie, co Turcja może zrobić w tej sytuacji? No wiadomo, że jako państwo NATO przecież nie może, to jest chyba niewyobrażalne, żeby zaangażowała się jakoś konkretnie w ewentualny otwarty konflikt, na przykład między Libanem a Izraelem, przecież wspieranym przez Stany Zjednoczone. Tutaj chyba takie sygnały dyplomatyczne, które... No i tak w Waszyngtonie na pewno nie są przyjmowane z radością. To jest w tym momencie polityka gestów. Gestów skierowanych i do swojej wewnętrznej publiczności, i do publiczności na zewnątrz, i do publiczności w krajach, z którymi Turcja chciałaby współpracować. I jest wielu chętnych na stanowisko przywódcy regionu. Tak? Takim chętnym na przywódcę regionu jest oczywiście Iran, ale nie wspomnieliśmy, są oczywiście kraje Zatoki Perskiej, bogate, głównie Arabia Saudyjska, która jest miejscem, gdzie wszyscy muzułmanie pielgrzymują, ale również takim chętnym na stanowisko przywódcy regionu jest Egipt. Znowu największy ludnościowo kraj, który ma
ogromne zasoby wody, ogromne zasoby żywności. Oni być może niedługo, w ciągu paru lat, osiągną znowu moment, w którym będą w stanie eksportować żywność, iż wyżywią nie tylko siebie, ale wszystkich innych. I tutaj ta rywalizacja trwa. Niestety jest to rywalizacja antyzachodnia. Niestety tam jest również publiczność, tam jest również internet. Ci ludzie, którzy przechodzą przez polską granicę, to oni czytają polską prasę, co się u nas dzieje. Może oglądają telewizję Republika, żeby się dowiedzieć. No, telewizja Republika trudniej, bo językowa jest bariera, gazety łatwo przetłumaczyć. I no, widząc to, co się dzieje w Europie, to co, chociażby to otwarcie igrzysk w Paryżu, bardzo mocno podkopało pozycję Zachodu w opinii publicznej krajów islamskich. No, no bo co to są za jakieś żarty z religii, jakieś takie wygłupasy. Więc niestety ten sentyment w krajach arabskich, w krajach bliskich, to jest antyzachodni, antyamerykański. I jest wiele krajów, które będą chciały wykorzystać tą wojnę do podbudowania swojego wizerunku, swoich wpływów w krajach Bliskiego Wschodu, krajach arabskich. Nie, bo Maroko nie jest krajem arabskim, tylko Berberowie tam mieszkają. Nie? Tak samo Tunezja, tak samo Algieria. Więc Algieria to jest inna historia. Także czekamy na ten atak irański, który na Izrael, który najprawdopodobniej nastąpi. Jerusalem Post pisze. Właśnie, ja może wywołam tutaj CNN w tym momencie. My cały czas dla państwa trzymamy rękę na pulsie i monitorujemy to, co się dzieje na świecie. Śledzimy też komentarze zagranicznych mediów. W CNN czytamy, że decyzja Stanów Zjednoczonych o wysłaniu okrętów wojennych i eskadry myśliwskiej na Bliski Wschód będzie prawdopodobnie stanowić największą mobilizację wojsk USA w tym regionie od początku wojny w Strefie Gazy, kiedy to Pentagon wysłał dwie grupy uderzeniowe lotniskowców w kierunku Bliskiego Wschodu. Jednocześnie urzędnicy USA twierdzą, że w nadchodzących dniach może nastąpić spodziewany odwet ze strony Iranu. Bardzo precyzyjnie. Bardzo precyzyjnie, tak, to prawda. W nadchodzących dniach. W nadchodzących dniach być może się to wydarzy za godzinę, być może za 15 minut, a być może za kilka dni. To w ramach takich spekulacji spójrzmy na strony The Jerusalem Post, czyli gazety, oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, z Jerozolimy. I tam powołując się na trzy źródła, które powiedziały nowemu New York Timesowi, że być może ten atak nastąpi 12 bądź 13 sierpnia. Być może. Tak, mianowicie wtedy, wtedy jest żydowskie święto Tisza B'Av. To jest taki najsmutniejszy dzień w życiu religijnego Żyda, ponieważ wtedy przypominają sobie, wspominają zburzenie pierwszej i drugiej świątyni w Jerozolimie. Nie wolno słuchać muzyki, nie organizuje się żadnych zabaw, należy powstrzymać się od jedzenia mięsa i picia wina. Istnieje też zakaz strzyżenia włosów i bród oraz udzielania ślubów. No więc to jest okres, w którym być może Iran zaatakuje, ponieważ rzeczywiście wcześniejsze ataki na Izrael miały miejsce w dni świąt religijnych, no chociażby po to, by Izraelczycy nie szykowali się do obrony. To nie wydaje mi się, jakby to zaskoczenie zadziałało tym razem, skoro czytamy o tym w gazecie, chociaż może to być również po prostu kogoś świeżym bojemu palce, żeby podać jakąkolwiek informację. No, inna sprawa jest taka, że chyba żyjąc w Izraelu trzeba być gotowym na różny atak o każdej porze dnia i nocy. A z drugiej strony jeszcze wiemy, że symbolika na Bliskim Wschodzie szczególnie chyba ma wyjątkowe znaczenie, więc tego typu informacje mogą faktycznie mieć jakieś uzasadnienie. No właśnie, zobaczymy, czekamy cały czas. Myślę, że ja mam oczywiście nadzieję, że się nie doczekamy i że dojdzie do pokoju i dojdzie do jakichś rozmów, które doprowadzą do odprężenia. Ale czyli to byłby sukces, ewentualne załagodzenie tej sytuacji, bo wydaje się, że w pewnym momencie chyba tym państwom na Bliskim Wschodzie, Izraelowi i Iranowi zależało, żeby tę sytuację nieco eskalować. To prawda i tak wydaje się, że w ten sposób działa
rząd Izraela w tej chwili, który głównie zajmuje się eskalacją, no chociaż oczywiście atak 7 października ubiegłego roku, mordowanie ludzi, którzy mieszkali sobie w swoich domach, potem obnoszenie się i wybuch radości w Strefie Gazy z tego aktu absolutnego okrucieństwa, no również budzi poważne pytania, z kim my tutaj mamy do czynienia. Oczywiście współczujemy ofiarom, współczujemy ludziom, którzy są wyganiani ze swoich domów, swoich mieszkań, są niszczone bombami i tak dalej, ale no, to nie urodziliśmy się wczoraj, tak? My wiemy, jak to mniej więcej wszystko było. No jest pytanie o dobrą wolę, tak? Czy tutaj jest dobra wola, by doprowadzić do pokoju? Ta dobra wola musi być z obu stron. A moim zdaniem tego elementu na Bliskim Wschodzie brak. No, wygląda to na rozgrywkę, kto mrugnie pierwszy. Tutaj chyba nikt nie może pokazać słabości. Izrael prowadzi swoją wyczerpującą wojnę w Strefie Gazy. Benjamin Netanyahu, premier Izraela, zapewnia, że Izrael jest gotowy na otwarcie kolejnego frontu, na każdy ofensywny i defensywny scenariusz. Czy faktycznie Izrael może być stać na to, żeby otworzyć drugi front na północy na przykład? W sensie zaatakować Liban i Hezbollah. Tak. No to jest duże ryzyko dla Izraela. Poprzednią wojnę z Hezbollahem, łagodnie mówiąc, nie wygrał. To był w zasadzie 2006 rok. Okazało się, że przygotowania wojenne Hezbollahu są takie, że oczywiście trudno tutaj nawet tą armią izraelską, armii izraelskiej działać. Zwłaszcza, że no, ciągle jest to armia, która stara się nie atakować cywilów, nie zabijać kobiet i dzieci, zachowywać się humanitarnie. A w tej rozliczeniu krwi takich organizacji, no chociażby jak Hamas, prawda? Każdy atak na szpital, na szkołę, na przedszkole, to jest jakby argument po ich stronie. Więc oni, i ja to mówię w ogóle z drżeniem, bo mam nadzieję, że się mylę, ale doprowadzanie, by Izrael bombardował i zabijał niewinnych ludzi, jest częścią taktyki Hamasu, tak? Bo oni wtedy po pierwsze pokazują światu, zobaczcie, jacy są Izraelczycy okrutni, po drugie uniemożliwiają jakiekolwiek w przyszłości porozumienie się z Izraelczykami, no i jest sytuacja zero-jedynkowa, tak? Albo będzie istniał Hamas i albo będzie istniał Izrael, tak? I nadzieja, że Izrael zostanie rękami arabskich krajów wykończony, wyrzucony, Izraelczycy wyrzuceni do morza. No przecież to, co się dzieje na uniwersytetach amerykańskich, gdzie chodzą młodzi ludzie i krzyczą, że od rzeki aż do morza Palestyna będzie wolna, no mają na myśli rzekę Jordan i Morze Śródziemne, czyli nie istnieje tam Izrael. Tutaj też no, pojawiają się pytania o ewentualną przyszłość Strefy Gazy. Mówi się o tym, że no, trudno wyobrazić sobie załagodzenie obecnego konfliktu bez właśnie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Tylko pytanie, co dalej? Kto miałby tam przejąć władzę? Izrael chyba nie wyobraża sobie Palestyny, w której cały czas funkcjonuje Hamas, tak o tym jest mowa bardzo otwarcie od dawna. Tylko pytanie, czy w ogóle taka Palestyna istnieje, bo wiemy, że w ten Hamas, w struktury palestyńskie po prostu wrósł i one są tożsame w wielu miejscach. Niestety tak. Niestety tak. Niestety Palestyńczycy nie wyobrażają sobie innego rozwiązania, chociaż oczywiście cały czas istnieje i działa autonomia palestyńska nad Jordanem i tam no, jest spokój, ludzie jakoś normalnie żyją, chociaż też ostatnie wybory były 20 lat temu i trudno nazwać to demokracją, co tam się dzieje. Tam znowu jest system klanowy, tam znowu jest system, w którym ta oligarchia, która trzyma władzę, absolutnie nie ma zamiaru tej władzy odpuścić, a kiedy ktoś kwestionuje jej stanowisko, no to mówi, no chyba jesteś po stronie Izraela. Chyba zastanów się, co ty robisz, tak? Czy jesteś albo z nami, jesteś patriotą, albo jesteś z nimi, nie? I to jest przykre, też przykrym takim elementem, bo to jest bezpośredni skutek tego podziału, tej polaryzacji, tej wojny, jest zanikanie chrześcijan w Palestynie. No pamiętamy, Betlejem przecież to było... Była większość chrześcijan jeszcze na początku
poprzedniego stulecia, czyli we wczesnych latach 1900. Potem do niedawna to była połowa, a teraz już jest tych ludzi coraz mniej i te wszystkie konflikty, które tam się dzieją, sprawiają, że przyjeżdża mniej pielgrzymów i trafia tam po prostu mniej pieniędzy. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Moim i Państwa gościem był Aleksander Wierzejski, szef działu zagranicznego telewizji Republika. My cały czas trzymamy dla Państwa rękę na pulsie. Będziemy monitorować sytuację na Bliskim Wschodzie. Według doniesień mediów, według wielu źródeł, w ciągu najbliższych godzin albo dni może dojść do wyjątkowych wydarzeń na Bliskim Wschodzie, do zaostrzenia konfliktu. Wszystko to dzieje się kilka dni po ataku, po wyeliminowaniu terrorystów, przywódców Hamasu i Hezbollahu przez Izrael. My będziemy cały czas dla Państwa śledzić te informacje. Kolejna dawka wiadomości na ten temat już rano. Ja się z Państwem żegnam. Maciej Struk, życzę spokojnej nocy.